Kolejny projekt, numer 5, przez 289/2013, autorstwa Komisji Infrastruktury Ochrony Środowiska. Nazwę referenta wskazał pana przewodniczącego Tadeusza Murzyna. Proszę pana radnego o odczytanie projektu uchwały. Uchwała nr 5/299/2013 roku Rady Dzielnicy 10 Stożownicy z dnia 6 stycznia 2013 roku w sprawie wydania opinii dotyczącej sprzedaży części działek w celu poprawy warunków zagospodarowania nieruchomości sąsiedniej przy ulicy Czerskiej i Barony. Podstawa prawna, paragraf 1. Opiniuje się pozytywnie sprzedaż niżej opisanych części działek nr 279 i 211/1 położonych w Krakowie przy ulicy Czerskiej i Barony, przepraszam, obręb 69, jednostka ewidencyjna pod górze, celem poprawy warunków zagospodarowania nieruchomości sąsiedniej oznaczonych jako działki nr 212, 213, 214, 215, 216, 217 i 218. 18 w następujący sposób. Działka nr 279A o powierzchni około 2 10 000 hektara i działka 211/1/J o powierzchni 61 10 000 hektara zostanie zbyte jako dopełnienie do działki nr 212. Zostaną obydwie. Co? Zostaną obydwie. Zostaną zbyte jako dopełnienie do działki nr 212. Tak. Działka nr 279B o powierzchni 2 10 000 hektara i działka nr 211/1/K o powierzchni około 40 10 000 hektara zostaną zbyte jako dopełnienie do działki nr 213. Działka nr 279/C o powierzchni około 2 10 000 hektara i działka nr 211/1/L o powierzchni około 47 000 hektara zostaną zbyte jako dopełnienie do działki nr 214. Działka nr 279D o powierzchni około 0,2 10 000 hektara i działka 211/1/N o powierzchni około 47 000 hektara zostaną zbyte jako dopełnienie do działki nr 217. Do działki nr 215. Działka nr 279/1 i działka nr 211/1/N o powierzchni około 49 000 hektara do działki nr 216. Działka nr 279/F o powierzchni około 0,3 10 000 hektara i działka nr 211/1/O o powierzchni około 49 000 hektara zostaną zbyte jako dopełnienie do działki nr 217. Działka nr 279/G o powierzchni około 17 10 000 hektara i działka nr 211/1/T o powierzchni około 95 10 000 hektara oraz działka nr 211/1/R o powierzchni około 190 10 000 hektara zostaną zbyte jako dopełnienie do działki nr 218. Działka nr 279/H o powierzchni około 2112 10 000 hektara i działka nr 211/1/S o powierzchni około 197 10 000 hektara zostaną w zasobie gminy Kraków. Zgodnie z pismem Wydziału Skarbu Miasta Urzędu Miasta Krakowa znak GS myślnik 01 6.6840.3.43 z 2012 roku z dnia 14 grudnia 2012 roku, paragraf 2, uchwała wchodzi w dzień podjęcia. Dziękuję panu radnemu za odczytanie. Czy ktoś z państwa radnych chciałby zabrać głos w tej sprawie? Ponieważ nie ma chętnych, nikt się nie zgłosił, dyskusji przechodzimy do głosowania. Kto z państwa radnych jest za przyjęciem? Nie ma. Kto się wstrzymał, proszę podnieść rękę. Nie ma. Stwierdzam, że projekt uchwały został przyjęty.